Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia sportowe. Przed piłkarzami ręcznymi Zagłębia Lubin kolejny ligowy mecz. W 10 serii PGNiG Superligi mężczyzn Miedziowi zmierzą się na wyjeździe z PGE Vive Kielce. Zdecydowanym faworytem spotkania są aktualni mistrzowie Polski. Kielczanie do tej pory przegrali tylko z Wisłą Płock i są głównym kandydatem do złotego medalu. Do meczu z Zagłębiem Vive przystąpi podbudowane ważnym zwycięstwem w Lidze Mistrzów nad węgierskim Veszprem. Wiadomo, jaki zespół Vive Kielce, ale to jest super też lekcja dla nas, gdzie mamy tą młodzież w zespole. Ja zawsze się cieszyłem, że mogę grać z takim przeciwnikiem, bo mogłem się zaprezentować jakby z lepszymi od siebie, z bardziej ogranymi zawodnikami, którzy grają na wyższym jakby szczeblu. I to jest super lekcja, tylko po prostu oczywiście trzeba być, może nie tyle być, tylko nie bać się przeciwnika, że jak wyjdę i popatrzę, że nie wiem, gra Duszabajew, czy Karacic, czy Karalek, to ja już po prostu będę przestraszony. Nie, dlaczego, to są też tylko ludzie i wiadomo, kto jest faworytem, kto na 99,9% wygra to spotkanie, ale my nie mamy nic do stracenia. Mamy wyjść, zagrać jak najlepiej potrafimy, bez żadnego spięcia, bez żadnego nacisku samych na sobie, tylko wyjść i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dla Miedziowych konfrontacja z tak silną drużyną będzie przede wszystkim okazją do zbierania doświadczenia. Na pewno tak. Wiadomo, wszyscy wiedzą, jak silną drużyną jest ekipa Vive. Ale też pojedziemy do Kielc i nie położymy się na parkiecie. Będziemy chcieli zagrać jak najlepsze spotkanie i pokazać fajny handball na tle silnego rywala. Dzisiejszy mecz w hali Legionów rozpocznie się o godzinie 18. W 16 kolejce Fortuna pierwszej ligi Chrobry Głogów zremisował w meczu wyjazdowym z Wigry Suwałki 1-1. Jedyną bramkę dla Głogowian zdobył z rzutu karnego Michał Iłków-Gołąb. Spotkanie toczyło się w dobrym tempie i obie drużyny miały swoje okazje. Podział punktów to sprawiedliwy wynik dla obu zespołów. Chcąc grać piłkę, to dzisiaj też udowodniły. A początek meczu dla nas, takie 10-15 minut, mogliśmy to lepiej wykorzystać. Zabrakło skuteczności. Z upływem czasu w pierwszej połowie to dawaliśmy dużo wolnego pola dla przeciwnika, co oni skutecznie wykorzystywali. I po kilku dobrych atakach też rzut karny i jako skutek tej naszej słabszej gry. Po przerwie też było widać, że jazda autokarem 12 godzin też gdzieś tam u nas była widoczna, że ta druga połowa była bardziej dynamiczna w naszym wykonaniu. Byliśmy bardziej skoncentrowani. Też ten rzut karny, tak jak w przypadku Wigry, dosyć przypadkowy. Wyrównaliśmy, mieliśmy w drugiej połowie, uważam, może jedną, dwie klarowne okazje więcej niż przeciwnik. Przeciwnik też miał swoje, nie ukrywamy, i myślę, że ten wynik jest na ten moment sprawiedliwy. Kolejne ligowe spotkanie Głogowianie rozegrają w niedzielę na własnym stadionie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Świetne widowisko stworzyli szczypiorniści Chrobrego Głogów oraz Górnika Zabrze. W zaciętym do ostatnich minut meczu lepsi okazali się Zabrzanie, którzy zwyciężyli 32-31. Spotkanie to był prawdziwy roller coaster dla zgromadzonych kibiców. Drużyny wymieniały się cios za cios i do ostatnich minut każdy miał szansę odnieść zwycięstwo. W tym meczu chyba było wszystko, co może zawierać mecz. Zwroty akcji. Jedną bramką prowadzi jeden zespół, jedną prowadzi drugi zespół. Największa przewaga to chyba są trzy bramki przewagi i to jeszcze z naszej strony. No ale no tak wyglądał cały mecz, ale końcówka meczu to było nasze takie bardzo złe zagrania z naszej strony, za szybko, prowadząc dwoma bramkami, dwie minuty do końca. No trzeba spokojniej zagrać do pewnej piłki tak zwanej 1-1, gdzieś poszukać karnego, a nie oddawać rzuty z drugiej linii, gdzieś po bloku. I tak się zastanawiałem, czy lepiej przegrać 10, czy lepiej taką jedną bramką po takim meczu. Sam nie wiem, no na razie psychicznie to jest bardzo słabo przegrać taki mecz, no ale no gramy dalej, no. No co, świat się nie kończy, następny mecz z Opolem. Także no zobaczymy, tam na pewno zostawimy tyle samo serca, tyle samo
zaangażowania, co w tym meczu. No, no bardzo, bardzo szkoda, że nie ma trzech punktów, chociaż dwóch, chociaż jednego, a wychodzimy z zerowym kątem, także takie przegrane na własnym parkiecie bardzo bolą. W najbliższej kolejce PGNiG Superligi Głogowianie zagrają mecz z Gwardią Opole na wyjeździe. To był Sport Telewizji Regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.